Kamil Krzewina, dzień dobry. Witam. Rozmawiałem z twoim rywalem troszeczkę wcześniej, Filipem Lamparskim. Poważne wyzwanie, bo co-main event takiego wydarzenia. Dzisiaj jak kibice tutaj gruchnęli, to co, serce drgnęło chyba, co? Jeszcze raz witam serdecznie ciebie oraz wszystkich widzów. Ja to lubię. Akurat ja jestem takim typem zawodnika, gdzie doping, nawet doping przeciwnika, to są kibice, którzy przyjechali dla niego, tam do Aresa, ale mnie to niesie, mi się to podoba, jest taki huk. Bo to akurat mnie, może innych to blokować psychicznie głowę, może ich to stresować, ale mnie się podoba, jak jednak ludzie jeżdżą za kimś, są serduchem, czy wygrywa, czy przegrywa, są jednak z tym zawodnikiem i to tylko motywuje, tylko podnosi na duchu. Także to jest, to mi się podoba. Filip Lamparski już kilku zawodników zatrzymał w drodze na szczyt. Jak ty w ogóle patrzysz na niego jako zawodnika? Taki, można powiedzieć, feniks z popiołów, bo potrafił być już prawie poza pojedynkiem i nagle wracał w niesamowitym stylu. Ja już to kiedyś powtarzałem, ja do każdego przeciwnika podchodzę z szacunkiem, jakby był moim przyjacielem, bratem. Filipa osobiście nie znam, ale szanuję go za to, że robi to, co kochamy, tak, tłuczemy się w klatce i my robimy to po to, żeby po prostu kibicu się to podobało, tak, chcemy dać najlepszy show. Wiadomo, no ja jestem do Filipa, Filip dąży po ten pas, on jest szczebel po szczebelku bliżej tego pasa, ja jestem jego tą ostatnią przeszkodą. Ale jeśli, mamy nadzieję, bo taki jest plan, po to tu przyjechaliśmy, pokonujemy jutro Filipa, no i mam nadzieję, że po prostu ten pas, następna walka będzie już o ten pas, który wędruje po prostu do nas. Króciutko, przygotowania, wszystko przebiegło bez problemu w klubie, sparingi, jak to wyglądało? Tak, dokładnie. Całe przygotowania bez żadnej choroby, bez żadnej kontuzji, z potężnym wsparciem, że tak powiem, klubowym i w pracy na kopalni też chłopaki, za to dziękuję, całej braci górniczej, oni mnie wspierają. W domu żona robi wszystko, co może, no muszę przeprosić, te ostatnie dwa dni były ciężkie, ale ona to rozumie, ona wybaczy, dostanie fajne kwiatki i myślę, że uśmiech na twarzy się pojawi. Także tak jak powiedziałem, bez żadnych kontuzji, bez żadnych awarii, przygotowani w 100%, waga docięta na styk, tak jak powinno być, więc nic, tylko jutro się bawimy, najcięższe za nami. Ty zjeżdżasz jeszcze na dół, do kopalni? Tak, cały czas. Już po walce też na rano jestem w poniedziałek przypisany do zastępu, więc 1000 metrów pod ziemię i pukamy sobie kilowkiem, czy budujemy sobie tamę. No już tam mamy swoje takie obowiązki i zajęcia, które po prostu wymagają krzepy, ale my to kochamy. Boisz się w ogóle zjeżdżać? Nie, nie ma czego. Ja jestem ratownikiem górniczym, więc ja idę tam, gdzie wszyscy uciekają. Jeśli do czegoś, do jakiejś sytuacji, nie daj Boże, dochodzi, no to my z chłopakami idziemy zawsze po żywego. Po prostu lubię ratować ludzi, ja lubię być takim, że nawet jak jest jakaś sytuacja gdzieś na drodze, w życiu prywatnym miałem sytuację, że po prostu widzę, że chłopak się osunął na ziemię. Zaraz pierwsze co, torbę dają żonie, podbiegłem, co się dzieje, okazało się z cukrzykiem, łyk Coca-Coli pomogło, potem on już wiedział, co ma robić, bo już był pod to przygotowany, ale no i właśnie tu może takim troszeczkę taką prośbą dla wszystkich ludzi, żeby jednak doinformowali się. Bo nie wiadomo, co kogo może spotkać w życiu prywatnym, gdzieś na ulicy, żeby jednak taka pierwsza pomoc to jest podstawa. Wystarczy tylko wziąć telefon, zadzwonić na pogotowie, to już jest udzielenie pomocy. Nie bójcie się pomagać, ludzie tego potrzebują. No i tyle, i świat będzie piękniejszy. To w takim razie tak, życzę tyle powrotów, ile zjazdów na dół. Myślę, że ta walka przy tym, co ty robisz, to jest naprawdę bułka z masłem. Szacunek, naprawdę. Dziękuję ślicznie. Wiadomo, 1000 metrów pod ziemią jest całkiem inne ciśnienie tego powietrza, potrzebujemy troszeczkę więcej, więc 115 minut. To jest tyle, co ja zjeżdżam w szoli na 1000, tyle samo powietrza potrzebuję. O wydolność nie musisz się martwić. Jeszcze raz. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.